Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Portal Onet powiązany z telewizją TVN, którą podejrzewam oczywiście już od dawna, że została utworzona przez stare kiejkuty przy udziale pieniędzy ukradzionych z Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, więc ten portal Onet przyniósł taką niepokojącą informację, że administracja prezydenta Trumpa postanowiła bardzo drastycznie ograniczyć kontakty z Polską na najwyższym szczeblu, że pan prezydent Duda, no i pan premier Morawiecki tak samo, nie będą przyjmowani w Białym Domu. No to jest bardzo drastyczna sankcja. Inna sprawa, że nawet gdyby pan prezydent Duda był przyjmowany w Białym Domu, przecież był, no to i tak nic nie załatwił, czego najlepszym dowodem jest ta sankcja zastosowana wobec Polski. Tak się mszczą, proszę państwa, zaniechania, których jeszcze dopuścił się prezydent Aleksander Kwaśniewski. Ja tego człowieka uważam za prawdziwe nieszczęście dla Polski. Aleksander Kwaśniewski, wprowadzając polski kontyngent wojskowy w 2001 roku do Iraku, nie zadbał o polskie interesy państwowe, o żadne polskie interesy państwowe nie zadbał, więc nie załatwił z prezydentem Bushem młodszym wtedy jakiejś gwarancji, że Stany Zjednoczone nie będą na Polskę naciskały w sprawie realizacji żydowskich roszczeń majątkowych, ani też nie załatwił amerykańskiej zgody na militarną konwersję polskiego długu zagranicznego. Ba, już nie tylko dla Polski nic nie załatwił, ale nawet dla siebie nic nie załatwił ten człowiek. To jest wyjątkowy nieudacznik. Tak psim swędem się przez życie przesuwa. Nawet dla siebie nie załatwił posady pierwszego sekretarza ONZ-u, na którą miał chrapkę, ani nawet pierwszego sekretarza NATO. To już była taka nagroda pocieszenia, ale nawet i tego nie załatwił. Przypomnę, że Amerykanie za pośrednictwem takiej firmy Noor Corporation rozprowadzali wynagrodzenia dla swoich agentów, no i dla agentów w Polsce. Być może, że to Aleksander Kwaśniewski coś tam dostał, jakiś napiwek z tej puli. Dla agentów w Polsce taka firemka jednorazowego użytku, Ostrowski Arms, te wynagrodzenia rozprowadzała. Proszę państwa, podobne zaniechanie miało miejsce za prezydenta Komorowskiego, który też, mimo że, no, że tak powiem, asystował prezydentowi Obamie podczas jego wizyty w Warszawie, przy ponownym podjęciu się przez Polskę niebezpiecznej roli amerykańskiego dywersanta na wschodnią Europę, też nic nie załatwił, tylko jakieś głupie dowcipy mu tam opowiadał o żonie. Ten zresztą nie zrozumiał, o co tam chodzi, bo to jakiś taki bardzo ciężki dowcip był pana prezydenta Komorowskiego. No i w rezultacie mamy dzisiaj taki pasztet, jaki mamy. Departament Stanu, znaczy nie Departament Stanu, przepraszam, ogłosiło, bo to tak trzeba to ująć bezosobowo, że prezydent Duda i premier Morawiecki w ramach sankcji karnych za to, że Polska dopuściła się zuchwalstwa w postaci nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, nie będą przyjmowani w Białym Domu. Widać wyraźnie, że polityka amerykańska wobec Polski zwłaszcza staje się nie tylko już chimeryczna, ale wręcz histeryczna. No bo co to właściwie znaczy? Chociaż pan Bronisław Bilstein energicznie dementował fałszywe pogłoski, jakoby tam pojechał do Izraela po wskazówki, jak ta nowelizacja, korekta tej nowelizacji ma wyglądać, no to chyba w obliczu takiej
poważnej zastawki, jaką Stany Zjednoczone tutaj Polsce przedstawiły, no nie będzie innego wyjścia, tylko zastosować się posłusznie i w podskokach do tego, co tam jadem waszem nam tutaj zakadzą. No i zobaczymy, czy to nas jakoś zrehabilituje w oczach Stanów Zjednoczonych, czy nie. Proszę Państwa, to tylko pokazuje, że rację mają władze Turcji, nie tylko prezydent Erdoğan, ale i jego poprzednicy, że w obliczu tej chimeryczności, nieprzewidywalności polityki amerykańskiej, jeżeli spełniają jakieś amerykańskie życzenia, to życzą sobie wzajemnie, żeby Stany Zjednoczone wynagrodzenie wypłacały im z góry, bo na skutek tej chimeryczności dołu może nie być. Nasi umiłowani przywódcy jeszcze się tej sztuki nie nauczyli. Wzorem Aleksandra Kwaśniewskiego uważam, że jak będą się komuś podlizywać, a nawet gorzej niż podlizywać, no to wtedy dopiero Polska będzie rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej. Tymczasem tak nie jest. Bardzo dobrze ilustruje to tę sytuację postępowanie Turcji. Turcja w sytuacji, kiedy Stany Zjednoczone nie mogły się zdecydować, czy są za utworzeniem niepodległego Kurdystanu, czy nie, a niepodległy Kurdystan to jest rozbiór Turcji, no to nie czekając na ich tam pozwolenie, prezydent Erdoğan rozpoczął akcję wojskową na terenie Syrii, likwidującą zalążki niepodległego Kurdystanu. Niezależnie od tego, jak byśmy to oceniali pod względem, że tak powiem, moralnych uzasadnień, no to na razie skuteczności prezydentowi Erdoğanowi odmówić niepodobna, a kiedy, jeszcze przypomnę, że kiedy prezydent Obama nie mógł się zdecydować, z kim się bardziej chce przyjaźnić, czy z Turkami, czy z Kurdami, no to prezydent Erdoğan natychmiast poleciał do Moskwy i zaczął ocieplać stosunki ze złym ruskim czekistą Putinem. Proszę Państwa, warto przy tej okazji zauważyć, że te nieprzyjemności, jakie nas spotkały, spotykają ostatnio, spotykają nas nie od naszego wroga zimnego ruskiego czekisty Putina, tylko od naszych najserdeczniejszych przyjaciół i strategicznych partnerów. No mówię naszego najważniejszego sojusznika Stanów Zjednoczonych, naszego strategicznego partnera, czyli Izrael, no i oczywiście wszystkich Żydów na świecie, którzy tam niechbyśmy spróbowali się z nimi nie przyjaźnić, to by nam pokazali ruski miesiąc, a nawet od Ukrainy, której Polska niedawno gaz przekazała, nie wiem czy za darmo, czy za jakieś tanie pieniądze, no bo zimny ruski czekista Putin, który tam przegrał jakiś arbitraż w sprawie zapłaty za gaz, bo Ukraina podobno nie płaci za ten gaz, no to nam też nie zapłaci, jak ruskiemu czekiście Putinowi nie zapłaciła, to cóż dopiero nam, którzy gotowi jesteśmy na wszystko, żeby tylko dogodzić panu Poroszence. W zamian za to pan Poroszenko urządza przy pomocy swoich banderów demonstrację antypolską w Kijowie. Polska, jeszcze Polska nie zginęła, ale zginąć musi. Tak nam się banderowcy odwdzięczają za ten gaz. To już lepiej jakiegoś innego gazu byłoby im puścić, a nie tego do... No ale mniejsza z tym, już nie wchodźmy zbytnio w te dosłowności. Proszę Państwa, no jesteśmy w sytuacji bardzo trudnej, prestiżowo i politycznie, ale jest światełko w tunelu. No bo wprawdzie prezydent Duda i premier Morawiecki nie będą przyjmowani w Białym Domu. Na skutek hałasów Departament Stanu, jakaś panienka z Departamentu Stanu zdementowała jakoby i tak dalej, ale po pierwsze nie wierzymy niezdementowanym informacjom prasowym, a po drugie to dementi to było takie nieprzekonujące z uwagi, żeby tam tylko Polska nie zginęła właśnie, żeby nam nie było przykro, ale widać wyraźnie, że
skoro Żydzi kazali nie przyjmować prezydenta Dudy i premiera Morawieckiego w Białym Domu, no to Biały Dom nie ośmieli się takiego zakazu złamać. Proszę Państwa, więc mówię, na tym tle się rysuje tutaj światełko w tunelu, dlatego że ani prezydent Duda, ani premier Morawiecki nie mają zakazu przyjeżdżać na Kreml. Więc tu prezydent Putin i premier, prezydent Putin może przyjąć prezydenta Dudę, a premier Miedwiediew może przyjąć premiera Morawieckiego. To by nawet, bo Amerykanie jeszcze na domiach złego w tych doniesieniach się pojawiły niepokojące te, że tu mogą zrewidować swoją obecność wojskową na terenie Polski. Widać wyraźnie, że na skutek tej chimeryczności polityki amerykańskiej wiarygodność NATO spada, bo jeżeli od jednej nowelizacji, jednej ustawy zależy obecność amerykańska wojskowa na terenie Polski i realizacja wszystkich wojskowych projektów, to znaczy, że to całe NATO nie jest warte funta kłaków. No, jeżeli by Stany Zjednoczone rzeczywiście, bo tutaj jest pewien problem, naczelnik państwa Jarosław Kaczyński nie może teraz wycofać się z tej nowelizacji, bo co by powiedział swoim wyznawcom wtedy? Przecież zaczęliby wątpić w jego nieomylność i płomienny patriotyzm, płomienną dzierżawę patriotyzmu. No w ogóle fatalnie posypałyby się tutaj wszelkie fundamenty władzy, zachwiałyby się fundamenty światów. Proszę Państwa, więc naczelnik państwa Jarosław Kaczyński od tej nowelizacji ustąpić nie może, wycofać się z niej nie może ze względów takich zasadniczych. No to w tej sytuacji może dojść do wycofania tu obecności, redukcji obecności wojskowej amerykańskiej w Polsce. Tę próżnię mogłaby wypełnić rosyjska obecność wojskowa. Wyobraźmy sobie, że zamiast ciężkiej, rotacyjnej brygady amerykańskiej, która w noc Kupały będzie tam w jednym miejscu, w noc Walpurgi będzie w jakimś innym, w Legnicy, Żaganiu i Szczecinie obecna by była, wróciłaby północna grupa wojsk rosyjskich. No, ciekawe, czy byłoby nam z nimi gorzej niż z Amerykanami, czy nie. No, wspomnienia raczej mamy takie niezbyt dobre, ale trzeba przyznać, bo amicus Plato sect magis amica veritas, proszę Państwa, trzeba przyznać, że za Ruska, to Żydzi nie wysuwali wobec Polski żadnych roszczeń majątkowych, ani też nie musieliśmy obchodzić Halloween, ani też nie musieliśmy podlizywać się sodomitom i gomorytom, więc pewne zalety również i tamta zależność miała. Także jeżeli już Amerykanie zmuszają nas do podpisania Volkslisty izraelskiej, to musimy się zastanowić, czy nie opłaca się nam bardziej podpisanie Volkslisty rosyjskiej. Tym bardziej, że jak mówię, no, zimny ruski czekista Putin jak na razie zakazu prezydentowi Dudzie wstępu na Kreml nie wydał, ani też trochę cieplejszy ruski czekista Miedwiediew premierowi Morawieckiemu też nie wydał zakazu tam wstępu do swojego gabinetu, więc jest szansa, że tutaj moglibyśmy, ocieplając stosunki z Kremlem, troszeczkę, że tak powiem, zreflektować naszego najważniejszego sojusznika, żeby już takich głupstw z nami nie robił, żeby już nas tak brutalnie nie sztorcował, bo jeśli nasze stosunki ze Stanami Zjednoczonymi i uczestnictwo w NATO ma polegać na tym, że Polska będzie skarbonką dla Żydów, to jak najszybciej trzeba to zrewidować, bo to nic dobrego dla nas z tego nie wynika. Jeżeli nasi przyjaciele nas w ten sposób traktują, no to cóż gorszego mógłby nam zrobić wróg. Proszę Państwa, tymczasem
w naszym nieszczęśliwym kraju kwitnie radosna twórczość legislacyjna. Właśnie weszła w życie ustawa degradacyjna, na podstawie której dwóch nieboszczyków straciło swoje stopnie generalskie. Wojciech Jaruzelski, który od tej pory już nie może być nazywany generałem, no i Czesław Kiszczak, który też stracił, został zdegradowany do stopnia strzelca. Nie wiem, czy dalsze degradacje za tym pójdą, bo zdaje się, że i Mirosław Hermaszewski, pierwszy lotnik kosmonauta, och, taka piosenka była, też został zdegradowany. No ładny interes, to jeden, jedyny żyjący, a tam jeszcze generałowie Oliwa, Baryła, jeszcze za nimi też pewnie pójdą w te ślady. Tam jeszcze tam w tej całej Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego był taki generał Longin Łozowicki, nie wiem, czy on jeszcze żyje, czy nie. No to teraz wnet się posypią piękne wyroki, proszę Państwa, ale nie, przy okazji niesłychanie wzbogaciła się medycyna. Otóż wielce czcigodny senator Jan Rulewski wykrył u pana ministra Błaszczaka, ministra obrony narodowej, nowe zboczenie, którego przedtem nie było. Dotychczas było zboczenie w postaci nekrofilii, jak ktoś miał tam apetyt na jakichś nieboszczyków, a teraz pan senator Rulewski, wielce czcigodny, zdiagnozował u pana ministra Błaszczaka nekrofobię, do tej ksenofobii, do homofobii przybyło nowe zboczenie w postaci nekrofobii. Jestem pewien, że Agencja Praw Podstawowych, to pan europejskie Gestapo z siedzibą w Wiedniu, rozszerzy zakres swoich zainteresowań o nekrofobię, czyli lęk przed nieboszczykami. No, to może być bardzo rozpowszechnione zboczenie, bo to dawniej ludzie nie chodzili w nocy na cmentarze. Dlaczego? No bo się bali nieboszczyków. Tylko jeszcze nikt wtedy tego nekrofobią nie nazywał. I tu chwała panu wielce czcigodnemu senatorowi Rulewskiemu, że to zboczenie nazwał. No i teraz czekamy na opisy medyczne, bo to niesłychanie wzbogaca medycynę. Co prawda takich zboczeń podobno nie wolno leczyć, ani sodomii, ani gomorii. Wszyscy ci, którzy mówią, że odwrotnie, że trzeba by to leczyć, to są absolutnie tutaj uznani za wrogów nieubłaganego postępu i tak dalej, więc no to musimy się pilnować, żeby tutaj nie przeholować. No ale nekrofobia jest od dzisiaj już faktem bezspornym i no, niepokój wzbudza to, że siedliskiem tego zboczenia stało się Ministerstwo Obrony Narodowej. Dopóki był tam Antoni Macierewicz, to o żadnych zboczeniach żeśmy nie słyszeli. Jak tylko w ramach głębokiej rekonstrukcji rządu złowrogi minister Macierewicz opuścił Ministerstwo Obrony Narodowej, no to zaroiło się tam od zboczeń. Nic dziwnego, proszę Państwa, stare kiejkuty wracają na z góry upatrzone pozycje, no więc grzech sodomii musi tam być nagminny, jeden na drugiego włazi, trzecim pogania. No nic dobrego z tego nie wyniknie, nic, to być może, że to nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej to jest tylko taki pretekst, a tak naprawdę to ta zapowiedź redukcji wojskowej obecności Stanów Zjednoczonych na terenie Polski to właśnie z tego powodu, jak Amerykanie zobaczyli, co tam się teraz w Ministerstwie Obrony wyprawia i w spółkach Skarbu Państwa wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, to chociaż już niejedno widzieli, to jednak zgroza ich zdjęła na ten widok. No i tu pan senator Rulewski rzeczywiście musi trochę bystrym okiem naturalisty jeszcze wejrzeć tam
w Ministerstwo Obrony Narodowej, czy tam się jakaś epidemia nie zaczyna, bo co to będzie, jeżeli cały nasz nieszczęśliwy kraj wpadnie w szpony tej nekrofobii, proszę Państwa. Miłe, złego początki, lecz koniec żałosny. Będziemy musieli po raz kolejny podpisać inną folkslistę i odwrócić sojusze. No to bezpieczniacy mogą się trochę obawiać, bo jako karę za zdradę GRU mogą zostać spaleni w jakimś piecu krematoryjnym. Generał Dukaczewski ma poważną teraz zastawkę, bo i przecież no, za takową psotę to banda nie przebacza. Kula jest zapłatą, to kula to jeszcze łagodna śmierć, ale tam spalenie w piecu krematoryjnym. Oj, nigdy nie lubiłem pana generała, ale teraz to zaczynam mu współczuć w tej sytuacji. Co prawda jeszcze do odwrócenia sojuszów nie doszło, ale kto wie, jak się sprawy potoczą w niewłaściwym kierunku, no tym bardziej może się to stać, że w Niemczech przezwyciężona została ostatecznie ta patowa sytuacja związana z koalicją rządową, no i teraz Niemcy się za nas wezmą, będziemy w trzy ognie wzięci, z jednej strony Izrael bezcenny, z drugiej strony nasz najważniejszy sojusznik, no i z trzeciej strony Niemcy, żeby tylko nie nastąpił z tego powodu finis Polonie, proszę Państwa, wszystko przed nami, ciemne chmury i tylko jedno światełko w tunelu.